Witam Cię bardzo serdecznie, Maria Bucardi z tej strony. Dzień dobry, namaste. Dzisiaj na pewno czekasz na odpowiedź na Twoje pytanie, które dokładnie teraz ma dla Ciebie szczególne znaczenie. Dlatego bardzo proszę, odetchnij teraz głęboko, aktywuj w sobie radość, światło, tak aby wszystko w Tobie, wszystko wokół Ciebie wypełniało takie złote światło. Następnie zadaj w myślach pytanie, na które pragniesz uzyskać odpowiedź i wybierz jedną z kart. Karta numer 1, 2 albo 3. Poczuj w sercu, która z tych kart najbardziej Cię przyciąga, ponieważ zawiera ona odpowiedź na Twoje pytanie. Teraz możesz napisać poniżej w miejscu na komentarz, który numerek wybrałaś albo wybrałeś. Jeżeli Twój wybór padł na kartę numer 1, to jest to ostrzeżenie. Dokładnie w tej sprawie, o którą pytasz, Siła Wyższa pragnie Cię ostrzec. To jest datura i kojot. Kojot jest bardzo wyjątkowym zwierzęciem mocy. On symbolizuje oszustwo, ale takie troszeczkę z takim przymrużeniem oka, jak taki nadworny błazen, który gra nam jakąś historię, żeby pokazać nasze własne słabości, nasze własne jakieś niepewności. Oszustwo, czyli dokładnie w tej sprawie, która jest dla Ciebie ważna, gdzie pragniesz uzyskać wskazówki, odpowiedź na Twoje pytanie brzmi: uważaj. Uważaj, bo czeka na Ciebie niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo kłamstwa, oszustwa, negatywności. Może spotkasz jakichś ludzi, którzy będą Ci opowiadać nie wiadomo co, a w rzeczywistości jest to fałsz. Może zaufasz jakiemuś nauczycielowi, jakiemuś guru, jakiemuś kapłanowi, komuś, kogo uważasz za autorytet, a tam kryje się fałsz. Może przeczytasz jakiś artykuł i dojdziesz do wniosku: wow, to jest dokładnie to, to są dokładnie te wskazówki, tak mam iść dalej. A tutaj trzeba przyjrzeć się dokładniej. Tutaj trzeba przeczytać wszystko to, co drobnym druczkiem. Jeżeli zawierasz jakąkolwiek umowę, przeczytaj dokładnie regulamin, przeczytaj dokładnie warunki, na które się decydujesz. Jeżeli na coś się umawiasz, dajesz komuś Twoją rękę, to też dopytaj o szczegóły najpierw, zanim się na to zgodzisz. Sprawa, która jest dla Ciebie ważna, to jest ogromne wyzwanie. Bo na Twojej drodze, na każdym zakręcie będzie czekało takie właśnie niebezpieczeństwo kłamstwa, oszustwa. Czyli może dokładnie teraz otrzymujesz jakąś cudowną propozycję, a tutaj się okaże, że nie wszystko złoto, co się świeci. Więc zwróć na to szczególną uwagę. Jak możesz prosić mnie o pomoc? Na mojej stronie mariabucardi.pl znajdziesz konsultacje online ze mną i tam masz przepowiednie tak, nie. Czyli jeżeli nie masz pewności, czy zawierać jakąś umowę, czy wybierać to, czy tamto, to zawsze możesz umówić się na spotkanie ze mną, spotkanie online w formie pisemnej albo w formie audio i wtedy uzyskasz ode mnie odpowiedź. Ode mnie, od mojej duszy, od duszy arcykapłanki, która uzyskuje te przesłania od źródła. Jeżeli chcesz się zabezpieczać, to tutaj będzie idealny rytuał świec intencyjnych ochronnych albo mądrości wyższej, żeby przejrzeć te wszystkie manipulacje, które na Ciebie czekają. Przyjmij więc kojota jako takiego niesamowitego przewodnika. On tak troszkę przypomina lisa, można tak powiedzieć, taki chytry lisek. Ale on właśnie pokazuje Ci ten świat iluzji, manipulacji, że tutaj jest tak dużo ludzi na świecie, którzy idą tą drogą cienia, którzy uzyskują jakieś korzyści tylko przez to, że manipulują, kłamią i oszukują.
Bardzo dużo jest takich ludzi. I czasami ktoś wygląda na taką osobę, o tak, ona mi dobrze życzy, ona chce dla mnie jak najlepiej, a w rzeczywistości kryje się za tym fałsz. Więc patrz na to, co czujesz w żołądku, co czujesz w twoim sercu. Ale przygotuj się na to, żeby widzieć więcej. Czyli rytuał świecy intencyjnej mądrości wyższej, żeby widzieć więcej, będzie tutaj idealny. Albo rytuał, który aktywuje twoją zdolność jasnowidzenia, jasnosłyszenia, czyli na przykład rytuał świecy intencyjnej Archanioła Raziela, albo rytuał taki długi, 30-dniowy rytuał Archanioła Raziela. Czyli to jest odpowiedź na twoje pytanie. Uważaj, bo ktoś chytry, ktoś chce cię zmanipulować, ktoś chce cię oszukać. Jeżeli twój wybór padł na kartę numer 2, to jest to już bardziej pozytywne przesłanie, że poprzez wytrwałość osiągniesz to, co dla ciebie ważne i na czym ci zależy. Wytrwałość, systematyczność, wytrzymałość to jest droga do twojego celu, ponieważ jest to jastrząb, symbolikę jastrzębia na pewno już znasz z mojej strony zwierzętamocy.org, no i oset. A kto zna się na dewach roślin, ten wie, że osty są bardzo wytrwałe, bardzo wytrzymałe. One potrafią w najtrudniejszych warunkach przetrwać. Gdy zakładaliśmy magiczną oazę i było to takie miejsce tak bardzo zniszczone przez człowieka, przez pożar lasu i na początku nie mieliśmy wody, musieliśmy tą wodę dowozić z pobliskiej rzeki, wszystko podlewać, tachać te ciężkie konewki, te zbiorniki z wodą. Myślę, że tego nikt nie jest w stanie sobie wyobrazić, kto tego nie przeżył na własnym ciele albo kto nie wziął sobie na swoje barki takiego wyzwania. Ale to była dla mnie szkoła wytrwałości, wytrzymałości. Nie przypuszczałam, że taka moc wewnętrzna jest we mnie, jak ta moc, która się ujawniła w czasie tworzenia magicznej oazy. I po stworzeniu teraz magicznej oazy, w tej formie, w której jest ona teraz, mogę być z siebie dumna, ze swojej wytrwałości i wytrzymałości w pokonywaniu trudności i problemów. I pamiętam, że na samym początku właśnie osty były tymi pierwszymi roślinkami, które jako tako sobie radziły z tą małą ilością wody. I one mi zawsze dawały taką siłę i moc. I wtedy bardzo często jadłam osty, bo nie wiem, czy wiesz, ale to można dokładnie tak samo przygotowywać jak karczochy. Oczywiście są one mniejsze, kują w palce i tak dalej, ale jeżeli chcemy, to wszystko jest możliwe. I ja pamiętam, że wtedy cały czas te osty mnie przyciągały i bardzo często żeśmy je gotowali, jedliśmy je tak jak karczochy i myślę, że one dodawały mi wtedy tej siły i mocy, bo wiele razy byłam w momencie już takiego zwątpienia, że to jest niemożliwe, że to może jest to po prostu jakaś utopia, co my robimy. A jednak, gdy popatrzymy teraz na magiczną oazę, to wiadomo, że było warto. Czyli to jastrząb, który wzbija się wysoko, patrzy na wszystko z góry, widzi więcej. On cię poprowadzi jako zwierzę mocy dokładnie teraz na twojej drodze. Jastrząb i oset, czyli jastrząb jest taki piękny, jak on zaczyna krążyć i właśnie jastrzębie nad magiczną oazą tak często wtedy krążyły. I pamiętasz, ja wiele razy nagrywałam filmiki z takich moich wędrówek po okolicy i była Dolina Jastrzębi, wszędzie były te jastrzębie i one właśnie to miały mi pokazać, tą majestatyczność, to żeby wzbić się wysoko, żeby popatrzeć na to z wyższej perspektywy, żeby wybrać właściwą drogę i wytrwale, iść do przodu. Wiesz, tutaj u nas na Maderze jest takie powiedzenie, że jak jastrzębie zaczynają krążyć, to zwiastują wiatr, zwiastują sztorm, że przyjdzie wiatr, który będzie potrząsał wszystkim, który będzie łamał to, co słabe. Zwiastują wiatr, może również w twoim życiu, że ten wiatr, który nadejdzie, on złamie wszystkich słabych, ale wszyscy, którzy są wytrwali i wytrzymali, oni przetrwają. I każdy wiatr, każda zawierucha, każdy sztorm sprawdza,
na ile mamy tej wytrwałości i wytrzymałości w sobie. I często właśnie te sztormy i te zawieruchy pojawiają się na naszej drodze do realizacji naszych marzeń i pragnień. Czy stawisz im czoła? Czy będziesz jak jastrząb, który nadlatuje i wykorzystuje tą siłę wiatru, żeby wzbić się jeszcze wyżej? Czy będziesz jak oset, który mimo tego, że będzie wręcz tak jak na pustyni, trzeba będzie przejść przez pustynię symbolicznie, to ty wytrzymasz? To jest dla ciebie przesłanie, jeżeli twój wybór padł na kartę numer 2. Jeżeli twój wybór padł na kartę numer 3, no to jest to jedno z najbardziej pozytywnych przesłań, ponieważ jest to kogut i słonecznik. A kto z nas widzi słoneczniki, to wie, że one zawsze odwracają twarz do słońca. I tak jak słońce wędruje, tak one odwracają twarz. I to jest dla ciebie przesłanie, że komunikacja, taka duma. No popatrz na koguta, on zawsze jest dumny, głowa zawsze do góry, zawsze tak przygotowany, wypięta pierś do przodu. Pamiętasz, mieliśmy taką ceremonię na temat koguta z rubinowej piramidy, jak dobrze pamiętam, tutaj na Maderze. I to kogut jest właśnie takim symbolem, żeby być dumnym z tego, kim jesteś, co już udało ci się osiągnąć, i postawić na komunikację. Postawić na komunikację, czyli otwarcie mówić o tym, co dla ciebie ważne, ale również otwarcie komunikować to, co w tobie. Czyli może to właśnie komunikacja jest kluczem do osiągnięcia twoich celów. Czyli rozmawiać z innymi ludźmi, może nagrywać filmy, może pisać książki, może pisać artykuły, może po prostu w jakikolwiek inny sposób komunikować się z innymi albo ze światem. I ta duma, ta podniesiona głowa, głowa wysoko, żeby ci korona z głowy nie spadła, jest tą wskazówką na ten aktualny czas. Jak mogę pomóc ci w tych dwóch przypadkach? Tutaj polecam ci ceremonię na stronie bukardimaria.com. Wszystkie te ceremonie, które mówiły o tym, o wytrwałości, o wytrzymałości, o uwolnieniu się z tego, co cię blokuje. Również rytuał świecy intencyjnej mądrości wyższej, aby popatrzeć na wszystko z góry. Rytuał świecy intencyjnej aktywującej zdolności wyższe, aktywującej twoje talenty. Natomiast tutaj rytuał przede wszystkim taki bardziej skoncentrowany na odwagę i motywację, czyli to może być rytuał świecy intencyjnej motywacji, ale również to, co związane z komunikacją, czyli rytuał świecy intencyjnej aktywującej czakrę gardła, rytuał świecy intencyjnej usuwającej negatywną karmę, ponieważ to może pomóc ci usunąć pewne bariery w komunikacji, które może masz, albo aktywować większe twoje zdolności do komunikacji, czyli również rytuał świecy intencyjnej aktywującej zdolności wyższe. I tutaj koncentrujemy się właśnie na komunikacji, na pisaniu, na tworzeniu, na kreowaniu, czyli to będzie idealne. Również wszystkie te ceremonie na mojej stronie bukardimaria.com, tam jest również sklepik, drugi sklepik, tam masz ceremonie w formie MP3, w formie wideo, albo aktywujesz sobie dostęp po prostu na tydzień, na miesiąc albo na rok i możesz wtedy korzystać z całej biblioteki ceremonii. Tutaj wszystkie ceremonie, które uczą cię właśnie tego, noś głowę wysoko, by cię korona z głowy nie spadła, pewności siebie, takie motywujące ceremonie, motywujące do działania i również te ceremonie, które mówią o tym, aby nie szukać mistrza na zewnątrz, ponieważ mistrz jest w tobie. Te tematy ceremonii, które cię najbardziej przyciągną, będą dla ciebie idealne. A ja życzę ci z głębi mojego serca spełnienia wszystkich twoich marzeń, wszystkich twoich pragnień, odkrycia całej twojej indywidualności, niepowtarzalności, wszystkich twoich talentów, wszystkich twoich zdolności, aby żyć w szczęściu, spełnieniu, miłości, radości, zdrowiu i obfitości wszelakiej. Do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce. Twoja Maria Bukardi. I napisz w komentarzu koniecznie, czy rozumiesz te przesłania, czy masz jakiekolwiek pytania i czy trafiłam w punkt.
Nadszedł teraz moment, aby sprawdzić, czy już subskrybujesz mój kanał i czy masz aktywne powiadomienia, aby nie przegapić żadnych nowych treści i żadnych transmisji na żywo. I może dokładnie teraz masz już ochotę napisać komentarz pod filmem, będzie mi bardzo, bardzo miło. Również wszystkie pytania zawsze pisz w komentarzu, ja staram się na nie na bieżąco odpowiadać. Pamiętaj również o tym, że pod każdym filmem jest okienko opisu. W tym opisie znajdziesz wszystkie ważne linki do tych tematów, które omawiam w konkretnym filmie, które dzisiaj poruszyłam, ale również do innych miejsc, gdzie znajdziesz dodatkowe treści.